pierwszy odcinek Tańca z Gwiazdami za wami. Zazwyczaj pytam się, jak się czuliście na parkiecie, a was się zapytam, jak się czuliście na górze. Występowaliście jako ostatni, jak to jest? Było goręcej niż w Indiach, to na pewno. Ciężko jest wystąpić po tak wspaniałych występach, jeszcze po tak trudnych tematach. Pojawiło się motyw wojny. Wystąpili wspaniale chłopaki przed nami i na końcu my z Bollywood. A ty, Maser, jakoś zagrzewałeś Natalię? To jest właśnie jakby dziś w cudzysłowie z doświadczenia. Zawsze mówię, że ten ostatni taniec jest w pierwszym programie najbardziej ciężko, bo trzeba czekać i wszyscy już zatańczyli, wszyscy już wiedzą, jakie noty dostali i już są po wszystkim, a my cały czas stoimy w blokach i czekamy, więc próbowałem motywować, No i jak ci poszło? No to jak tobie poszło? No. Natalii poszło świetnie. Założenie nasze jakby się zrealizowało. Natalia mówiła mi zawsze, Boże, ja nie chcę odpaść tylko w pierwszym programie, więc cieszymy się, że możemy być w kolejnym programie. Jeszcze zatańczymy. Czyli rozumiem, że jesteś z siebie zadowolona. Wszystko poszło tak, jak miało iść. Generalnie moim marzeniem był udział w tańcu i to się zdarzyło. To, jak daleko zajdę, to już tak naprawdę zależy od widzów. Obawiam się, bo za granicą nie można głosować, więc startuję od zera i tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy Polska mnie polubi i czy będą na mnie głosować. A to, jak zatańczę, no postaram się, jak najlepiej umiem i mam nadzieję, że Rafał mnie tutaj jeszcze podszkoli. Natalia, a ty widziałaś notowania bukmacherów? Jesteś faworytką. To jest tak trochę z tymi bukmacherskimi gdzieś tam notowaniami, że... Przyszła Natalia któregoś dnia na trening. Kto to robi? Właśnie im pyta się bukmacherzy, gdzie można odstawiać, gdzie można odstawiać. Ale na podstawie czego? Przecież nie widzimy jak tańczy. No, nie wiem na podstawie czego, może dlatego, że jesteś taka ładna, ale jak się czujesz w roli faworytki? No ktoś tam stwierdził jakieś duże głowy. Ktoś stwierdził, ale dzisiaj widziałam, że tutaj mamy dużo więcej zdecydowanie faworytów. Na pewno będzie ciężko z osobami, które mają rzesze fanów, bo ja ich w Polsce nie mam. Ale zamierzam się świetnie bawić, bo o to tutaj chodzi, prawda? Dokładnie. Ale dałaś rozwiązanie... Dobrze, to zaraz zakończymy. Część druga nastąpi. To be continue. Aż ta sława, no proszę was, wywiady i to nie plotki. Z byle kim. Nie z byle kim. Uwaga, moi drodzy, zaczynamy drugą część. Tamtą nam przerwali, więc zaczynamy drugą część. Nie wiem, na czym skończyliśmy, więc zadam pytanie inne, dodatkowe. Z kim wy macie najlepszy kontakt tutaj? Ojej, oprócz tego, że ze wszystkimi. Ze wszystkimi. Ale ogólnie... Bardzo się na pewno trzymamy z chłopakami. Tak, zazwyczaj dzielimy salę, w sensie oni i są... I przychodzą na przerwę. Tak, obok na sali, gdzie my trenujemy i zawsze mamy tak, że po 5 minutach zawsze krzyczymy: przerwa! No i wtedy się spotykamy.